propozycje, w jaki sposób pobudzić rynek pracy, jak stworzyć zachęty dla inwestowania. Przecież nie państwo będzie tworzyło miejsca pracy. Czas komuny się skończył. Nie państwo będzie tworzyło miejsca pracy. My jesteśmy przeciwni sytuacji, z jaką mamy miejsce od z góry 6 lat ogromnego rozrostu administracji. Po co? Po to, żeby zlikwidować bezrobocie? No przecież to kosztuje. Szacuje się, że około 150 tysięcy miejsc pracy w administracji w ciągu tych lat powstało. To jest koszt dla społeczeństwa, to jest ciężar dla społeczeństwa, a nie niesie w sobie żadnej wartości dodanej. Tak na marginesie, to dotyczy nie tylko instytucji rządowych. Ja, proszę państwa, byłem radnym wojewódzkim pierwszej kadencji, kiedy tworzyliśmy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wtedy wystarczyło około 300 pracowników, co się wydawało i tak liczbą dużą. W tej chwili jest około 1300. Ja zdaję sobie sprawę, że doszły problemy czy sprawy związane z Unią Europejską, ale proszę mi wierzyć, również wiele zadań jest outsourcingowanych, czyli przekazywanych na zewnątrz. Więc ja nie znajduję uzasadnienia dla takiego rozrostu administracji. Nie to jest naszym celem. Przede wszystkim stworzenie warunków, by ludzie mający zdolności, umiejętności, żyłkę do ryzyka czasami, mieli stworzone możliwości inwestowania. I ten program przede wszystkim kładzie zasadniczą rolę na inwestowanie w obszarach dotkniętych strukturalnym bezrobocie, czyli Widę, Grudziądz, powiat grudziądzki. To są te tereny, które same sobie nie poradzą. Same sobie nie poradzą. Jeżeli nie będzie mechanizmu preferującego w inwestycjach, ale również w kosztach pracy, w systemie opłacania składki ZUS-owskiej, to nie będzie partycypowania ze strony państwa, to absolutnie te tereny będą terenami, które będą coraz bardziej się marginalizowały. W Polsce brakuje około 5,5 miliona miejsc pracy. To już nie jest problem tej czy innej koalicji rządzącej, mniej lub bardziej udolnej, czy na przykładzie obecnej raczej nieudolnej. To jest problem, z którym musi się zmierzyć cały naród. My proponowaliśmy wielokrotnie propozycje rozwiązań, no jak grochem o ścianę. Próby, no to są wykorzystywane do tego, żeby PR-owsko kpić, drwić sobie z naszego programu, którego notabene podejrzewam nasi przeciwnicy po prostu nie czytali. Czy on jest archaiczny, czy on jest dwudziestowieczny, czy dziewiętnastowieczny, on jest realny. On zakłada również upodmiotowienie społeczeństwa, ponieważ okazuje się, że partia, która ma pełną gębę obywatelskości, nawet na swojej nazwie odwołuje się do obywatelskości, z tym upodmiotowieniem społeczeństwa obywatelskiego nic praktycznie nie robiła.